Na stronie. A to można się zacząć spotkać.
zostanie. Właśnie. Nie zmieniamy, żeby nie przyjść. No, tak, to jest troszeczkę do zastrzeżenia. No. Tak, jak pan nagrywał, to się da. Chcę stworzyć jeszcze
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na kolejnym posiedzeniu Zespołu Roboczego do spraw telekomunikacji. Witam wszystkich, dziękuję za przybycie i za udział. To proszę Państwa drugie nasze spotkanie. Poprzednie spotkanie mieliśmy w kwietniu, inauguracyjne. I w czasie tego spotkania przypomnę, że zostało sformułowanych 5 takich zasadniczych problemów, które zgłosiliście Państwo jako istotne, jako takie, którymi powinniśmy się zająć. To jest problem przyłączy, problem sprawozdawczości, problem dyskryminacji małych przedsiębiorców w kwestii technologii 5G, po problem umieszczania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym, jak również problem serwisowania sieci telekomunikacyjnej. Umówiliśmy się, że zechcecie Państwo te problemy skonkretyzować w formie pisemnej i przesłać nam materiał, który uzupełni nasz obraz sytuacji w tych 5 zakresach i pozwoli przeprowadzić analizy prawne w Biurze Rzecznika. Otrzymaliśmy materiał od Związku Telewizji Kablowych, pismo, do którego zostały załączone dwa dokumenty, to jest wystąpienie 6 list gospodarczych do ministra cyfryzacji i ponowne wystąpienie również 6 list gospodarczych do ministra cyfryzacji. Ten materiał Państwo od nas przed chwilą otrzymaliście. To jest to. Oprócz tego zgłosiła się do nas Polska Rada Centrów Handlowych. Mamy tutaj przedstawiciela Polskiej Rady Centrów Handlowych, pan Tomasz Walczak. Dzień dobry, witamy pana. Polska Rada Centrów Handlowych przysłała do nas pismo, w którym też tutaj zgłosiła problem nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych i przedstawiła swoje stanowisko w tej sprawie z prośbą o uwzględnienie tego stanowiska w pracach tutaj odbywających się w Biurze Rzecznika i w szczególności w naszym zespole. W związku z powyższym pozwoliliśmy sobie zaprosić właśnie przedstawiciela pana do udziału w dzisiejszym spotkaniu i ten materiał przez Państwa przedstawiamy również wszyscy uczestnicy dzisiejszego spotkania od nas w formie pisemnej otrzymali. To tyle takiego wstępu w sprawach organizacyjnych. Pozwolę sobie teraz przekazać głos panu mecenasowi Grzegorzowi Gontarzowi, który powie, co z tych materiałów naszym zdaniem wynika i jaką byśmy przyjęli ścieżkę dalszego procedowania w tych sprawach. Bardzo proszę.
jeśli chodzi o tuż po pierwszym spotkaniu napłynęły materiały, zwłaszcza od organizacji operatorów telekomunikacyjnych, w których wskazano na potrzebę odniesienia się do nowelizacji prawa budowlanego, które właśnie jest procedowane. Ponadto wskazano materiały pomocnicze odnośnie ustawy o drogach publicznych i przepisów, które wymagałyby zmiany, jak również tutaj panowie z Rady przekazali uwagi odnośnie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. Ponadto w związku z procedowaną mega ustawą zwrócono się, opracowywaliśmy wystąpienie, które miało wesprzeć przedsiębiorców w zakresie zagęszczenia terminu raportowania o infrastrukturze telekomunikacyjnej i wspólnie z przedstawicielem organizacji i zespołu do spraw telekomunikacji braliśmy udział w posiedzeniu Komisji Cyfryzacji Sejmowej. Jakby starając się przekazać wycelowość tego częstszego raportowania. Niestety nie spotkało to się ze zrozumieniem. Wcześniej też wystosowaliśmy pismo odnośnie tego. Ministerstwo uzasadniło swoją niechęć do uwzględnienia właśnie naszych wniosków tym, że wcześniej proponowało raportowanie comiesięczne, a obecny projekt jakoby miał być wynikiem konsensusu zawartego z zainteresowanymi organizacjami czy przedsiębiorcami. No, z tego względu nasz wniosek, wydaje się wspólny wniosek na etapie sejmowym, raczej już nie ma szansy, żeby został pozytywnie zrealizowany czy przyjęty. Z kolei jeśli chodzi o pracę nad nowelizacją prawa budowlanego, zgodnie z pismem z Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, ale jak rozumiem z całego zespołu do spraw telekomunikacji, sformułowaliśmy tabelę zmian proponowanych, która jakby nawiązywała do wniosków zgłoszonych właśnie w piśmie, we wspomnianym piśmie. Na etapie zespołu do spraw telekomunikacji została ta nasza propozycja ujęta w tabeli, uznana za właściwą, ale w międzyczasie pozyskaliśmy głos, informację, że jednak te nasze propozycje mogą kolidować z interesami innych branż. No i tutaj jest pewien kłopot tego rodzaju, że wprawdzie zespół do spraw geodezji i budownictwa nie zakwestionował nam tych wypracowanych propozycji związanych z ułatwieniem. Te propozycje miały dotyczyć uproszczeń, jeśli chodzi o budowę infrastruktury telekomunikacyjnej czy przyłączeń
Więc o ile tutaj na takim etapie naszym wewnętrznym być może się wszyscy zgadzamy, nie mając właśnie głosów oficjalnych, przeciwnych z zespołu do spraw budownictwa, to jednak jeszcze analizując do samego dzisiejszego spotkania wypracowany materiał, możemy dojść do wniosku, że pewne zastrzeżenia pojawić się mogą, bo inni inwestorzy, nie znając rozkładu sieci telekomunikacyjnej czy przyłączy, no, mogą mieć tutaj, nabieramy wątpliwości, trudności z realizacją swoich inwestycji. I tutaj też prosilibyśmy o dodatkową dyskusję w tym względzie, no bo nie tym, bo jeżeli my się zgodzimy tutaj w zespole, to nie znaczy, że na etapie ewentualnego procedowania legislacyjnego te wątpliwości się szybciutko nam nie pojawią. Prosiłbym o Państwa głos w tej kwestii. Zaczynamy od prawa budowlanego? Możemy spróbować, no bo na tym najwięcej w sumie pracowaliśmy. Przepraszam, tylko z takiej kwestii formalnej, jeśli było o czym taka Polska na wszystko do swojego komunikacji elektronicznej, czy problem poprosić o przesłanie materiałów, które dotyczą tej kwestii, bo nie wiem, nie wszyscy są na adwokacie. Tak, ja myślałam, że będziemy w ogóle czymś. Ja zrozumiałem, że tutaj pewnie z komunikacji z prezydium, to jednak zostało to jakoś dalej. Przepraszam, ja się tutaj włączę, bo ja widzę, że tutaj kolega dysponuje materiałem, którym my nie dysponujemy, z Krajowej Izby Komunikacji Internetowej. I domyślam się, to widzę, że to jest skierowane właśnie tutaj do pana mecenasa, więc domyślam się, że państwo pewnie wysłaliście panu mecenasowi to na jego skrzynkę, ten materiał. Ogromna moja prośba, żeby wszystkie materiały przesłać zawsze na skrzynkę Rada Koszta Przedsiębiorców. Jeżeli koniecznie państwo chcecie do pana mecenasa przesłać, to proszę bardzo, ale jednocześnie też na Radę Przedsiębiorców, bo wtedy my, to jest nasz też jakby ten hub komunikacyjny i my wtedy dostajemy, my możemy do państwa rozdystrybuować. Natomiast jeśli to idzie jakby innym kanałem, no to my w ogóle nie wiemy, że to przyszło i po prostu nie mamy tej informacji i nie możemy rozdystrybuować, a później jest efekt taki, że powiedzmy państwo też tego nie wiecie, więc gorąca prośba zawsze rada.przedsiębiorców@rzecznik.msp.gov.pl, żeby ten adres zawsze był wpisany, dobra? Dobrze, no to już może po prostu po spotkaniu rozdystrybujemy to, no bo w tej chwili chyba nie będziemy przerywać. Inna sprawa, że ja z kolei prosiłem o takie przesłanie, dlatego troszeczkę też jestem zdziwiony, że nie widzę tego, że nie dostrzegłem tej komunikacji. Tak, to w takim razie dosyć trudno będzie na trzy bułany rozmawiać, jeżeli nie zostanie Państwa, proszę z tego wyjść pan teraz w szczególności. Są jacyś reprezentanci? Czy tylko mamy te dokumenty od nich? Nie mam tutaj reprezentantów. To znaczy budowlami, ale przepraszam, czy nasi wewnętrzni konsultanci, czy z kolei zespół budowlany? Nie, właśnie tam jest z branży budowlanej, osoby, które tam wnosiły zastrzeżenia do tych uproszczeń, bo myśmy generalnie prosili o uproszczenia w telekomunikacji, tak? Znaczy, myślę, że tutaj osoby zajmujące się telekomunikacją rozumieją zagadnienie, znaczy o co chodzi? O uproszczenia w odniesieniu mamy do... właśnie pana tam z Polskiej Rady Centrów Handlowych, tak? Tak, a to jest jakby dzielny temat. Tak, mega ustawa. To nie... Też jestem przygotowany tutaj na dyskusję z państwem. To jakby oddzielna, tak? Sprawa tych właścicieli tutaj centrów handlowych. Natomiast budowlanka to jest sytuacja taka, że no my ciągle jakby wiele lat walczyliśmy o uproszczenia. O co chodzi? Znaczy o to, że jeśli załóżmy, że jakby przedsiębiorca telekomunikacyjny ma przez miejscowość zbudować sieć telekomunikacyjną. Tak, zbudujemy na przykład, nie wiem, ciąg studni i rur wzdłuż dróg, tak?
No my od razu nie wykonujemy przyłączy, dlatego że może wykonać przyłącza, trzeba mieć ofertę, iść do klienta, do właściciela budynku po sesji obok tej drogi. W związku z tym najpierw budujemy te linie kablowe, studnie i tak dalej, a dopiero później, jak to wszystko jest gotowe, uzbrojone, zaciągnięte kable, uruchomione, dopiero wykonuje się przyłącza w ramach potrzeb klientów, tak? Więc życzy, zgłasza, budujemy. Teraz my cały czas podkreślamy, że na etapie jakby projektowania tej linii, tej całej sytuacji, od razu jakby zastanawiamy się nad, znaczy od razu pracujemy nad technologią przyłączy. Ona jest już znana, jest w gruncie rzeczy zaprojektowana z góry. Teraz my cały czas podkreślamy, że nie ma sensu przy każdym przyłączu projektować kolejny raz, tak? Czyli znowu brać inżyniera, mapę do celów projektowych, procesu budowlanego przechodzić i tak dalej. To musi być procedura uproszczona. Dlaczego? Dlatego, że my też mamy swoje uwarunkowania prawne, swoje czasy na wykonanie. Zresztą za dobra klienta, no nie wyobrażam sobie, że klient zgłaszając potrzeby dostępu do internetu czekał kilka miesięcy, a my uzyskamy pozwolenie na budowę, to etap przyjdzie trzy razy, zmierzy coś, najpierw gdzie i tak dalej. No, to musi być procedura uproszczona, tak? My generalnie nie wywracamy tej technologii, którą budujemy, do góry nogami wykonując przyłącze, tak? Jeśli zaprojektowaliśmy jakiś rurociąg i w opisie na ogół technicznym tej kanalizacji jest napisane, że przyłącze należy wykonywać tak i tak, nie wiem, mikrorurką, czy rurką jakąś tam, no to jakby projektowanie tego ponowne przy wykonaniu przyłącza nie ma sensu. To jest strata czasu i nic nie wnosi jakby technicznie do projektu. Tak? Po prostu byłoby ciągle kopiowanie tego samego, powiększone koszty i wydłużenie, ogromne wydłużenie terminu wykonania przyłącza do abonenta. W związku z tym my cały czas postulujemy, zresztą jakby branża wywalczyła to przez ileś lat, pracy, zrozumienie jakby po stronie administracji, że ta procedura musi być uproszczona. No niestety przy każdej zmianie prawa budowlanego ten problem wraca, tak? Czyli kiedyś nie było tych uproszczeń, my 10 lat walczyliśmy o nich, przekonywaliśmy, że one są potrzebne, wszyscy się zgodzili, jest zrozumienie, mija 10 lat, jest nowa administracja, nowe prawo budowlane i znowu zapominamy, znowu musimy to samo jakby tłumaczyć. Dlatego my tutaj cały czas podkreślamy, że to uproszczenia na budowę przyłączy no, nie dużych sieci. My rozumiemy, że jak ktoś buduje maszt ciężki, stalowy, 50-metrowy, potrzebne jest pozwolenie na budowę, jakby nikt tego nie próbuje tutaj jakby kwestionować. Tak, jeśli się buduje jakieś ciężkie rurociągi, studnie, jakieś bardzo ciężkie związane z gruntem elementy, to no i to prawda jest taka, nawet jakbyśmy nie musieli tych pozwoleń robić, jakbyśmy je robili, bo to jest po prostu rozsądne, tak? Natomiast jeśli zakupujemy kawałek lepkiej rurki centymetrowej grubości, tak gdzieś w ogródku naszego klienta, no to musi być to uproszczenie, musi być to uproszczenie. Także no my generalnie w tych tabelkach wszystkich zestawiamy dokładnie to, co jest w tej chwili, one te uproszczenia są, ale ponieważ każda zmiana prawa budowlanego próbuje nas pozbyć tych uproszczeń, to my cały czas konsekwentnie się o nim upominamy, że z każdą nowelizacją prawa po prostu trzeba o tym pamiętać, żebyśmy się nie cofnęli w czasie, tak? Jacek Kosiorecki, był taki pomysł, żeby Ministerstwo Cyfryzacji parę lat temu tak jakby z automatu przy nowych budynkach jednorodzinnych jakby w warunkach technicznych budowy domu jednorodzinnego była od razu podana rurka paść między parkanem danej posesji a budynkiem, czyli żeby nie trzeba było przekopywać w nowych budynkach, w nowych osiedlach świeżych na gwarancji gruntów i budować kanalizacji telekomunikacyjnych aparatów. Niestety temat Ministerstwa Cyfryzacji upadł, więc nie został przypilnie redaktowany, co mnie bardzo zmartwiło, bo nawet patrzę na osiedla, które się budują teraz pod Warszawą, gdzie są osiedla, są przyłącza energetyczne, są przyłącza wody, gazu, wszystkie inne przyłącza, które są wkopane w ziemię, natomiast przyłączy telekomunikacyjnych nie ma. I za chwileczkę będzie skończone osiedle, deweloper się nie zgadza na radiolinii mieć, nie zgadza się na żadne maszty czy maściki na dachach budynków. I teraz moje pytanie jest takie, czy ewentualnie no to osiedle będzie pozbawione telekomunikacji? Bo w tym momencie na tym się skończy, w tym momencie będzie pozbawione telekomunikacji. A są osiedla po 16, 20 domów jednorodzinnych i martwi mnie ten temat, bo teraz zakładam, że rozumiem sytuację, że w osiedlach, gdzie, czy tam w budynkach, gdzie już są istniejące budynki, od lat stoją i trzeba tą mikrołutę położyć między ulicą a budynkiem, no to trzeba położyć i trzeba uprościć te procedury, bo to jest zrozumiałe. Ale nie rozumiem tego, dlaczego budujący nowy budynek razem z kablem domofonowym, bo to by było najprostsze, tą samą wykopaną już dziurę w ziemi, wrzuci kawałek rurki
która połączy parkan z budynkiem, żeby nie trzeba było od nowa kopać, zbierać podjazdu, nie wiem, ryć budynku, przepraszam za wrażenie, te problemy. Boli mnie ten temat, a nie będę go dalej analizował, bo to jest tak. Przepraszam panu. Natomiast druga rzecz, która się z tym łączy ściśle, z tą procedurą budowlaną, to jest ustawa o geodezji i kartografii i też próba zmiany, która no moim zdaniem jest zupełnie niedopuszczalna, czyli do tego, żeby jakby wykonanie czegokolwiek wiązało się z uzyskaniem mapy do celów projektowych. Otóż to zagadnienie też było wiele razy poruszane, też te uproszczenia istnieją obecnie, też po 10 latach walki branży nie ma tych obowiązków wykonania mapy do celów projektowych w tych procedurach uproszczonych, czyli na przykład na zakopanie tego kabelka czy cienkiej rurki w ogródku, tak? Jeśli robimy ciężką budowę, czyli kanalizację ciężką ze studniami, z masztami i wykonujemy pozwolenia budowy, to oczywiście te mapy się robi do celów projektowych. Natomiast no, podkreślamy po raz kolejny, że przykopywanie ogródka nie wymaga mapy do celów projektowych i nie dajmy się tutaj oszukać. Na czym polega problem? Proszę Państwa, no, po pierwsze chcę zwrócić uwagę, że mamy jakby stworzone na koszt Państwa te zasoby map geodezyjnych. Tak? W starostwach utrzymywane są dość drogie systemy, gdzie te zasoby map są trzymane. Te mapy wykupione przez nas za, nie wiem, tam 30 zł za jakiś obszar, powiedzmy, na działki, to są mapy zasadnicze. Tak? One nie mają klauzuli do mapy do celów projektowych, dopóki jakby geodeta nie zaktualizuje, czyli w gruncie rzeczy nie przebije pieczątki, no bo proszę Państwa, na czym polega problem aktualizacji tych map? No geodeta powinien pójść w teren, sprawdzić, czy wszystko się zgadza, tak dalej. Tylko ja zwracam uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, w sytuacji, jaka była proponowana tutaj w zmianie ustawy, czyli nie da się nic zrobić, przekopać tego ogródka, jak ja to nazywam, bez mapy do celów projektowych. No po pierwsze, w gruncie rzeczy pozbawiamy się funkcjonalności tych map do zasadniczych. No bo po co one są, skoro nigdy nie możemy z nich skorzystać? Zrobienie czegokolwiek wymaga aktualizacji geodety. No w związku z tym ta mapa, te ciężkie, drogie systemy, które są w starostwach, są nie do wykorzystania. Tak? Ja pójdę, kupię tą mapę i z nią nie mogę zrobić. Przestaje to mieć sens. Gdzie pojawia się nieuczciwość? Otóż wykonanie mapy do celów projektowych to też jest pewna procedura. Geodeta ma obowiązek zaktualizować dane na całej działce. Tak? I teraz powstaje taka sytuacja, że ja mam kanalizację w pasie drogowym, mam z przodu domek, a z tyłu powstał nielegalny garaż, studnia, której ktoś nie zgłosił, właściciel, jakiś ganek, jakieś obiekty budowlane, które sobie po prostu właściciel budynku zbudował, załóżmy nie dopełniając procedur budowlanych. I teraz, jeśli pozwolimy na to, że ja kupiąc ten ogródek będę musiał wykonać mapę do celów projektowych, no to ja generalnie jako operator telekomunikacyjny muszę zapłacić geodecie za to, żeby on przebył całą działkę, z tyłu te wszystkie garaże, studnie zinwentaryzował na mój koszt. No przepraszam, co telekomunikacyjny operator jest winny tego, że ktoś ma bałagan na działce, tak? To nie może być na koszt operatora wykonywane, dlatego no, zmuszanie mnie do inwentaryzacji w postaci wykupienia, zaktualizowania mapy do celów projektowych na całej działce jest absurdem. Tak? Jeśli ktoś ma niezinwentaryzowane rzeczy na swojej działce, to nie wiem kto, bo nie chcę to zainwentaryzować albo na koszt właściciela działki, albo na koszt, nie wiem, starosty, może państwa, no na pewno nie na koszt operatora telekomunikacyjnego, to się wydaje absurdalnym pomysłem. Tak? Jeżeli mogę uzupełnić tę wypowiedź, bo wydaje mi się, że nie powinniśmy zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, na technologię, jaką my się posługujemy. Technologia światłowodowa, albo też technologia telekomunikacyjna, no to nie jest technologia niebezpieczna w odróżnieniu do technologii prądu, gazu, czy też wody. Jeżeli nawet taki kabel światłowodowy, on nie będzie zinwentaryzowany, on gdzieś tam na tej działce będzie sobie występował, to przerwanie tego światłowodu nie rodzi żadnego niebezpieczeństwa. Czy dla osób, które prowadzą takie prace i zetknęły się z takim przerwaniem tego światłowodu, czy też dla właścicieli takiej nieruchomości. Inna sytuacja jest niewątpliwie w szyfladnych technologiach, czy mówimy o gazie, czy też mówimy o energii elektrycznej. I ja jak najbardziej podzielam tutaj
głos pana prezesa. I zwróćmy też jeszcze uwagę na jeden aspekt, o którym pan prezes raczył zwrócić uwagę, na olbrzymie koszty pozyskania tych map, i które no, niejednokrotnie przy dużych inwestycjach liniowych są bardzo znaczące przy tych inwestycjach i one niewątpliwie ciążą na tych inwestycjach. Dokładnie tak. Te koszty, proszę Państwa, jeśli porównamy z kosztem na przykład wykonania przyłącza do działki, to czasem wykonanie tej mapy do celów projektowych jest droższe niż cały koszt wykonania przyłącza. Także no, jakby zgoda na ten przepis sprawiłoby, że przyłącza światłowodowe w Polsce, na które nam bardzo zależy i budujemy je w ogromnych ilościach teraz, no nagle zaczynamy być po pierwsze ze trzy razy droższe pewnie, a po drugie no dużo wolniej budowane, bo geodeci, proszę Państwa, naprawdę nie leżą, tylko czasem czeka się w kolejce długo geodeci, no jak kraj jest w budowie, tak, budujemy autostrady i tak dalej, tych geodetów ciągle brakuje. Jeśli zagonimy teraz jeszcze do mierzenia, w gruncie rzeczy do czego? No do odmierzania jednego metra od ściany, tak, no nie potrzebujemy do tego geodety, nie oszukujmy się, jeśli mamy jakby w warunkach technicznych obowiązek odsunięcia się od jakiegoś budynku, którego widzimy metr, to my to bez geodety sobie zmierzymy miarką, tak? Nie potrzebujemy. Absurdalne jest zatrudnienie geodety w tym momencie. Natomiast jeszcze jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, bo geodeci często jakby zwracają uwagę na sieci podziemne, ale geodeta zatrudniony, który pójdzie w teren zweryfikować, czy mapa jest prawidłowa, ta kupiona w starostwie, czy nie, on i tak nie zobaczy, co jest pod spodem. Także to, co widzi geodeta, widzimy my sami. Nie potrzebujemy geodety, żeby odsunąć się metr od istniejącego budynku, nawet jeśli go na mapie nie ma. Tak, my budując, zobaczymy i odsuniemy się bez geodety. On jest niepotrzebny. Natomiast tam, gdzie jest coś pod ziemią i czego my nie zauważymy, to geodeta też nie zauważy. Czyli jakby aktualizowanie mapy przed budową przez geodetę nie ma żadnego sensu, nic nie wnosi do budowy. Natomiast... Może ktoś ja bym wniósł, proszę Państwa, w tym temacie innego. Potrzebny inaczej do sprawy. Proszę Państwa, każda inwestycja, każdy budynek, który ma prąd elektryczny, wodę, telefon, światłowód, powinno być od razu inwentaryzowane w dokumentacji, gdy powstaje ten budynek do przyłącza zewnętrznego. To jest do zrobienia. Proszę Państwa, 20 parę lat temu pokazałem, że tą drogą robimy wszystko. Każdy wtedy przychodzi się przyłącza. To powinno być zinwentaryzowane, dlatego że ktoś przyjdzie, jak pan mówi, że nie potrzeba, że połączony przednie światłowód i kto będzie wtedy szukał, jak było. Proszę Państwa, wszystko, co jest w ziemi, światłowód, kabel, grunt, prąd, gaz, powinno być do budynku w dokumentacji budowlanej ujęte. Od razu, jak powstaje budynek, od razu to wszystko powinno być. A jak nie ma, niestety, tu będzie zawsze wojna, dlatego że są zniszczenia. Tak samo w dużych budynkach, jak i w pojedynczych, jak pan mówi. Duże budynki powinny mieć na każdej klatce przyłącza do światłowodu, do telefonu, do telewizji i każdy sobie podłącza, przychodzi niezależnie jeden od drugiego. Nikt nikomu niczego nie niszczy. Proszę Państwa, to zostało rozwiązane 20 parę lat temu. Ja zaproponowałem to wtedy, ministerstwo nie wyszło, a dzisiaj uważam, że powinniśmy się uprzeć. Bo inwestycja, światłowód jest takim samym elementem jak woda, jak prąd elektryczny, jak inne media. I to powinno być w obowiązującej dokumentacji budowy. A kto nie ma, to musi to uzupełnić. Jeżeli przychodzą wodę, prowadzą mur, to też musi być dokumentacja na wodę zrobiona. I tak wszystko wielokrotnie trzeba, jak pan powiedział, powtarzać. Trzeba to raz zrobić i dobrze. Nie ma, trzeba wykonać. Natomiast dyskusja, czy trzeba, czy nie, panowie, to jest trochę partyzantka. Nie zgadzałbym się, że kable można układać jak się chce. Bo ja wiem, jak kable układają firmy, te, które robią dla UPC, proszę Państwa, to jest plątanina i śmiecie wszystkiego. A to przecież może być estetycznie dobrze wykonane. I to wtedy jest i dla budynku dobrze, który jest, i dla każdego, kto przyjdzie. Ja uważam, że powinniśmy o to walczyć. Przepraszam, że tak powiem. Ja tutaj podsumuję właśnie, bo tu pan powiedział o dwóch elementach, które się tutaj składają w całość. Generalnie rzeczywiście my też dążymy, tak jak pan powiedział, po 20 latach jest cały czas to samo, do tego, o czym mówił tutaj kolega Jacek. No, powinno to być zrobione na etapie budowy, jest najlepszy moment, tak? Chodzą koparki, robią wszystkie przyłącza, inwentaryzujemy i już.
I my o to walczymy. No, jakby na tym poziomie tutaj ustaw, które się toczą, nie ma o tym na razie mowy, więc jakby zostawmy ten temat. Natomiast podsumowując ten problem geodezyjny, znaczy my cały czas zwracamy uwagę, że czym innym jest inwentaryzacja powykonawcza, a inaczej, a czym innym jest wykonanie map do celów projektowych przed procesem budowy. Są dwie różne rzeczy, tak? I my generalnie nie wycofujemy się z obowiązku inwentaryzacji. My zgadzamy się, że tutaj zinwentaryzowanie powykonawcze ma sens i zabezpiecza również nasze sieci, żeby, tak jak Pan powiedział, nikt nam nie, żeby było wiadomo, gdzie jest, jak jest. Natomiast czym innym jest, proszę Państwa, wykonanie sieci tam metro ściany zgodnie z zasadami, my nie możemy robić co chcemy, tak? My mamy rozporządzenie o usytuowaniu sieci telekomunikacyjnych, które wyraźnie mówi tyle od tego, tyle od gazu, tyle od prądu i tak dalej. Tylko my naprawdę ten metr umiemy sobie zrobić sami, bo detal jest niepotrzebny. Natomiast jak już to wykonamy zgodnie z przepisami, bo nie możemy inaczej, tak, bez geodety sobie możemy to zmierzyć, to później inwentaryzujemy. Ta inwentaryzacja geodezyjna nas rzeczywiście zabezpiecza. I jakby to są dwie różne rzeczy, żebyśmy rozumieli, tak? Czym innym jest zmierzenie przed, bo wiecie Państwo, no w procesie budowy czasami przy dużych budynkach to słusznie geodeta jest na budowie trzy razy, tak? Jeśli budujemy wieżowiec, to dla bezpieczeństwa najpierw trzeba go wyrysować, projektant musi go zrysować na mapie do celów projektowych, sprawdzonej, profesjonalnej. Później się wytycza ten budynek, geodeta jest drugi raz, tak? Jak się go zbuduje, to geodeta trzeci raz sprawdza, czy jest tak, jak miało być i inwentaryzuje. I my o tym mówimy, że w procesie takim, gdzie nie budujemy wieżowca ciężkiego, którego rzeczywiście trudno jest przesunąć, koszt przesunięcia, ryzyko złej lokalizacji jest ogromne, to tu nie kwestionujemy tego, że ten geodeta ma być trzy razy, tak? Natomiast w chwili, kiedy my zakupujemy lekki kabelek, który, tak jak Pan powiedział, można wziąć, no po prostu w razie problemu, nawet wziąć dwóch chłopaków z łopatą i go przenieść metr dalej, no to nie widać takiego zagrożenia, żeby ten geodeta musiał być trzy razy. My postulujemy, żeby on był raz, na samym końcu. Czyli wykonujemy zgodnie z przepisami, sami, bez pomiarów, bez mapy do celów projektowych, bez lokalizacji geodezyjnej, bo sobie umiemy sami miarką metr od ściany zmierzyć. Zakopujemy, wzywamy geodetę, inwentaryzujemy, zgłaszamy do zasobów, mamy bezpieczną sieć, zgłoszoną, każdy inny, kto projektuje prąd, gaz, wie, gdzie ten kabel leży. Tak sobie wyobrażamy tą procedurę. Nie wyeliminowanie geodety, ale zaproszenie go jeden raz w procesie budowy, a nie trzy razy. To jeśli ja mógłbym tutaj króciutko podsumować w nawiązaniu do tego, co już wypracowaliśmy, to wydaje się, że powinniśmy sobie tę tabelę opracowaną, zresztą Państwo wtedy będziecie, jak rozumiem, jeszcze po spotkaniu wszyscy już ją mieli. Jeszcze raz chyba powinniśmy ją przeczytać i jednak ten element chyba tutaj najbardziej sporny, który się ujawnił, czyli rezygnacja z powykonawczej inwentaryzacji, no chyba byśmy tutaj nie dążyli do jego póki co wprowadzenia do naszej propozycji, czy raczej byśmy go chyba usunęli z obecnej wersji, jak Państwo uważacie. To będzie gdzieś ślad o wykonaniu tego prawa, jak nie będzie inwentaryzacji. To przyjdzie drugi, będzie wodę robił, uszkodzi z tym i będzie się kłócił. No właśnie tu jest, właśnie to jest ta kwestia, którą chciałem jeszcze dodatkowo przekazać, no bo rzeczywiście zdaje się, że bywają wątpliwe sytuacje, do kogo należy dana sieć po jej wykonaniu, no i no, chcąc ułatwić, powiedzmy sobie, żebyśmy nie zaszkodzili zarówno sobie, jak i innym branżom, no bo wtedy to powstaje mogą powstać spory, z czyjej winy to zostało uszkodzone, kto ma ponieść koszty naprawy i tak dalej, więc... Jak nie ma inwentaryzacji, to możemy wszystko wypłacić, zniszczyć, no, i mamy prawo dochodzenia. No właśnie, i tu sobie byśmy chyba przesadnie skomplikowali sytuację, chcąc mimo wszystko dobrze i no mając nawet na względzie, że są to jakieś drobniutkie kable, ale jednak ktoś może się okazać, że będzie musiał za to zapłacić i... No w tej chwili funkcjonuje to tak, że jeśli ktoś nie zinwentaryzuje, no to przedsiębiorca wie, że ponosi ryzyko, jak ktoś mu szkodzi, no to tak jak będzie, to tak jakby nie ponosi za to odpowiedzialności przedsiębiorca, jeśli nie zinwentaryzował, no to poniósł ryzyko i może tak, jakby tego nie było de facto. Tak, nie może mieć do nikogo pretensji. To też jest rozwiązanie, że w jakiś sposób trzeba przyjąć, że ten, kto nie zinwentaryzował, no to... Nie może się domagać odszkodowań. Napraw bierze na siebie, tak. W ten sposób. Ale to
tak jak powiedziałem, proponowałbym, jeżeli wszyscy tej tabelki nie widzieli, żebyśmy sobie jeszcze raz ją przeczytali i ostateczną i zadecydowali ostatecznie, co zamierzamy zrobić z tym opracowaniem, bo też musicie Państwo mieć na względzie to, że etap prac rządowych już jest bardzo zaawansowany. Obecny projekt zmiany prawa budowlanego został przyjęty przez cały Komitet Rady Ministrów, czyli właściwie to już jest na etapie rządowym, wydaje się, że niewiele można zrobić, przynajmniej w praktyce. I nawet pod tym kątem, że chcemy sobie to jeszcze sprawdzić, czy ostatecznie zatwierdzić, pozostawałby nam ewentualnie etap zgłoszenia tych uwag na etapie prac sejmowych, gdy komisja właśnie tego pracowała. Ja jeszcze wciąż walczę o jedną rzecz. Przychodzi zmiana operatora. Pan uważa, że wybudował ten, czy ten światłowód jest jego. Nie. Na odcinku do mieszkania ten światłowód to wszystko nie powinno być własnością tego operatora, tylko do przyłącza. Przychodzi ktoś inny i powinien się móc podłączyć, żeby już tego przekopu i innych rzeczy nie się, czyli interwencja musi być i sposób rozwiązania tego, żeby inny operator przychodząc mógł do tego domu się dostać, bo prowadząc instalację do danego budynku czy do danego mieszkania, nie zamykamy drogi komuś innemu, że ktoś chce, bo drugi raz nie będzie kopał. Musimy pamiętać, że operatorów jest tak dużo, że musimy pracować, że jesteśmy w stanie być może komuś to przekazać, bo ktoś to przyjmuje, bo ja zmieniam sobie operatora. I to, proszę Państwa, trzeba koniecznie uwzględnić. No ja bym chciał zwrócić uwagę w odniesieniu do wypowiedzi pana Stanisława, że jeśli popatrzymy na artykuł 30 mega ustawy, to tam przyłącz może wykonać każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny i nie ma tam żadnych dodatkowych warunków, tak jak na przykład są warunki, jeśli chcesz rozprawić po budynku, sieć i tak dalej, to możesz wtedy, gdy na przykład jest to ekonomicznie nieopłacalne, żebym sam wykorzystał, albo żebym, to pozwala mi się skorzystać z sieci już istniejącego operatora. Przy przyłączu ustawodawca w artykule 30 mówi po prostu, każdy może sobie wykonać przyłącz, każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny, czyli jak będzie 30 operatorów na tym budynku, to będzie, może być równie dobrze 30 przyłączy. 30 przyłączy, ale przyłączy. Mieszkania, ale to mieszkanie... Ale nie, mówimy o przyłączu do budynku, do nie budynku, do mieszkania. No to tam musi być dostęp. Musi być dostęp, że nowy przychodzi, tam się przyłącza, żeby już nie wchodzić na posesję mieszkania, żeby nie wchodzić do mieszkania, tylko przyłącze jest albo na klatce schodowej, albo na dole w garażu i albo może być na ulicy tam przyłącze i do przyłącza przyłącza się każdy, a ten odcinek do domu musimy zostawić, bo nie będzie każdy. Panie Stasiu, ale czy pan nie mówi, czy mam się o punkcie styku? Znaczy, ale no bo wiesz pan... Nie, bo to jest wykonanie przyłączenia, przychodzi nowy i ma prawo korzystać. Panie Stanisławie, właśnie tak naprawdę zrobiliśmy właśnie pierwszy krok w tym kierunku, jeśli chodzi o budynki wielorodzinne, to w mega ustawie właśnie w tej chwili jest proponowany zapis, który myśmy też tutaj na pierwszym spotkaniu w grupie postulowali, okazało się, że on się znalazł, udało się przekonać ministerstwo, ten zapis właśnie, że ta instalacja wewnątrz budynku wielorodzinnych staje się częścią budynku, tak? Wiadomo, budynku i wtedy musi być udostępniana każdemu operatorowi na tych samych zasadach. No czyli abonent, czy dokumentacja musi być. To tak, Państwo się nie zgadzacie. Ale to za chwilkę tutaj. To technicznie jest niemożliwe wykonać później. Proszę Państwa, u mnie jest 15 operatorów w Warszawie. Proszę Państwa, i nie ma żadnych problemów na nowych budynkach. A w starych budynkach bez przerwy remontują, wymieniają, ludzie się denerwują, bo mają remonty prowadzone. Natomiast to zostało w nowych budynkach zrobione, nie ma żadnego problemu. Wszystkie przyłącze znajdują się na poziomie garażu. Pierwszy krokśmy zrobili teraz w tej mega ustawie, która jest procedowana w tej chwili, weszła już do Senatu, tak? To ta zmiana jest już zaproponowana, jakby możliwe, że za 2-3 miesiące będziemy mieć ten przepis, o którym Pan mówi, w odniesieniu na razie tylko do budynków wielorodzinnych, do jednorodzinnych, do wieżowców inna nie, ale no to jest już pierwszy krok. To jest prawdopodobne. Tak, wielorodzinne zamieszkania zbiorowego i użyteczności. Pamiętajcie Państwo, ten operator, który świadczy, może zbankrutować, może coś się stać i ktoś musi przyjść nowy, to przecież to albo z tego nie musi być, albo nie, to już jest sprawa się dogadania. Ale taka możliwość musi być, bo to, proszę Państwa, dzisiaj te budynki są budowane nawet bardzo inteligentnie, gdzie mają i ogrzewanie z ziemi i różne media, wszystko są
prowadzone, więc te budynki są tak utablowane, że jak się wejdzie do takiego domu, no bo już się instalacji żadnej nie zrobi. Nawet jednorodzinnego. To rzeczywiście jesteśmy w dobrą stronę, Stanisławie, także może będzie lepiej. Jeszcze kolejną rzecz, pas drogowy pan tutaj wspomniał. Ja tu też proponuję, żeby na razie grupa nie zajmowała jakby w tej sprawie jakiegoś ostrego stanowiska, tylko poczekajmy, aż tam jaka ustawa będzie przegłosowana albo nie. Czy jakie są nasze uwagi po konsultacjach też z kilkoma kolegami z innych izb? Czy generalnie problem istniał bardzo duży w opłatach za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym na poziomie do 200 zł za metr kwadratowy w rzucie pionowym? To była bardzo wysoka opłata i ona sprawiała, że w niektórych miejscowościach nie opłacało się budować sieci, był to po prostu przeszkoda. Ta kwota była tak wielka, że przy miejscowościach wiejskich na przykład, gdzie zabudowa jest dość rzadka, no koszt jakby opłat wnoszonych z tytułu zajęcia pasa był większy niż możliwe przychody, pomijając wszystkie inne koszty, już się nie opłacały. Była potężna blokada, także tutaj rzeczywiście ten przepis powinien być wymieniony 200 zł za metr kwadratowy infrastruktury, to była kwota nie do przyjęcia. I teraz... Ja mam tu pytanie. Tak? A dlaczego mamy za to płacić? Przecież to służy temu opłatowi. Proszę Państwa, 30 lat temu, ja pamiętam rozmowę na ten temat, proszę Państwa, to była sprawa jasna. Rozmawiałem z wieloma prezydentami miast. Proszę Państwa, oni chcieli budować własną infrastrukturę, bo wtedy TEPSA wszystko zamknęła. Oni budują infrastrukturę, a my uzbroimy ją. My jesteśmy do uzbrojenia. Przecież ta infrastruktura na Zakopie, to ona już jest, pan ją używa, ale pan jej nie wykorzysta. Ona służy każdemu. Proszę Państwa, nie powinno być żadnych opłat za tę infrastrukturę, żadnych. My o to bardzo walczymy. Na razie udało się wywalczyć, no niestety nie aż tak. A dlaczego nie? Pytam się, dlaczego nie? Ona służy abonentowi, nie panu. Pan jest tylko dostawcą. Przepraszam, ten to wodę ciągnie, też płaci? Trzeba to wszystko sprawdzić, bo to pewnie nie płaci. Co prąd elektryczny też nie płaci? Proszę Państwa, to musimy jednoznacznie powiedzieć. Przepraszam, jest zajęcie pasa drogowego. Nie, tu mówimy o odcinku tym drugim, proszę Państwa. A, nie o dotyczy posesji. Okay, tak. Pan mówi, że pan chodzi na posesji, chce pan się przekopać i tam ma pan jakieś ścieżkę chodni. I każą panu zapłacić za ten chodnik. Jakim prawem? Przecież on służy temu panu i temu świadczeniu usługi. To nie może być płatne. Podsumowując, ponieważ jest zmiana w ustawie o drogach na korzyść, ona nie załatwia sprawy, tak jak powiedziałem, nie załatwia tej sprawy do końca. Ona też jakby pozostawia jeden element bardzo dużej niesprawiedliwości, zaraz o nim powiem, ale ponieważ mimo wszystko jest to poprawa, to my proponujemy, żeby grupa się nie wypowiedziała, jak ta poprawa będzie. W nowym Sejmie za pół roku zgłosimy kolejne poprawki, żeby unormować jeszcze jedną rzecz, która jakby naszym zdaniem jest bardzo niesprawiedliwa. Otóż tak jak to trochę pan Stanisław pewnie będzie wspominał, jak powstawała ustawa o drogach publicznych, gdzie nakładano, tak, 85 rok, powstały tak zwane przepisy przejściowe mówiące o tym, że infrastruktura do momentu wejścia w życie ustawy nie podlega opłatom, a nowa podlega. Więc no, jaka wtedy przed 85 infrastruktura była? No, była tylko jedna firma, bo monopol wcześniej państwowy, w związku z tym była tylko jedna firma i ta firma do dzisiaj nie wnosi żadnych opłat. Tak wygląda stan faktyczny. Tak, 80% tak naprawdę rynku największego operatora, który już nie jest polski, z prywatnym przedsiębiorstwem, nie wnosi żadnych opłat. Tak to wygląda. Później po zmianie tych przepisów zaczęli powstawać mali operatorzy, najmniejsze firmy, które dzisiaj tutaj w formie izby reprezentujemy. I my mieliśmy przez wiele lat, budowaliśmy na przepisach, które dawały gminom czy samorządom możliwość ustalenia tych opłat do 200 zł za metr kwadratowy. Wtedy budowaliśmy my najmniejsi operatorzy. W tej chwili są środki unijne, z których korzystają duzi operatorzy, no nie ten mały, już ten największy, chociaż też, ale inni bardzo duzi, no i obniża się opłaty do 20 zł. Tak? Ale tam jest ten zapis, że nie dotyczy infrastruktury już umieszczonej.
proszę Państwa, zostaniemy po wejściu w życiu tych przepisów. One poprawiają sytuację, więc ich nie blokujmy, ale na koniec okaże się, że proszę Państwa, największa firma w Polsce ma sieci za darmo, duzi będą mieli zlokalizować za 20 zł, a my mali zostaniemy z opłatami do 200 zł. Czyli dokładnie przeciwnie, jak powinno być. Takie są opłaty wobec Państwa i tak jak nam instytucja biznesu mówi, że mały powinien być wspierany, to mały zostanie z najwyższą opłatą, duży z nową zmniejszoną, a największy nie będzie płacił wcale. To jest, proszę Państwa, skrajna niesprawiedliwość i będziemy musieli z tym walczyć, ale no, jakby proponuję wrócić do tego tematu po przegłosowaniu tego. Przepraszamy, tak być nie może. Ta infrastruktura i ta ziemia jest polska. Jeżeli ktoś z zewnątrz przychodzi i dostał, to wiem o co chodzi, dostał i on nie płaci, my wszyscy nie powinniśmy za to płacić, bo my nie jesteśmy ludzie, którzy nie świadczą usługi. To Pan chce ode mnie usługę, a ten, proszę Państwa, no mówię, że był okres, kiedy był problem z orężem i rozmawiałem z wieloma prezydentami miast, którzy budujcie swoją infrastrukturę, a my Wam wyposażymy światłowody i to wszystko. I byli chętni, tylko blokada była w górze. To trzeba odwrócić. Normalnie my jesteśmy tymi mrówkami, którzy to rozbudowują na najmniejszym szczeblu. Tamci, proszę Pana, przychodzą z zewnątrz, używają to bardzo dużo odległości, oni powinni płacić. A my, proszę Państwa, nie. To jest nasza ziemia, nasz kraj. Nie można tak mówić, że my będziemy płacić. To trzeba walić mocno, trzeba poprosić panów ministrów o spotkanie, trzeba im bardzo o czym powiedzieć. Którzy to ministrowie odpowiedzieli? Minister łączności, te telekomunikacje, no, cyfryzacji. Generalnie cyfryzacji to jest za, bo minister cyfryzacji chce. No jest, on to chce. No to już mamy jednego zasobu. Sekunda, już mamy jednego zasobu. Tak, no to proszę Państwa, ten problem nagłośnimy w jakiś sposób, że społeczeństwo się tym dowie. Nie może tak być, żeby duży, ten, który przed zewnątrz ma wszystko darmo, to ja wiem, sprzedano mu i dano, a ten mały, który teraz buduje i dochodzi z nową infrastrukturą, ma płacić. Dlaczego? Jakim prawem? No prawo jest dla Polaków, a nie dla samych firm. Jesteśmy tu działaczami, to musimy o to walczyć. Jeżeli jeszcze mogę coś wtrącić, ale nie wiem, czy teraz jest czas na to, żebym dopowiedział właśnie coś jako tego dużego operatora, o którym Pan wspomniał. To może jedno zdanie tylko. Boli mnie jeszcze jeden temat, który jest właśnie związany z tym dużym operatorem, że przekonuje się deweloperów do tego, że ten operator właśnie, ten, o którym Pan wspomniał, ten duży operator, buduje infrastrukturę w budynku, która powinna być budynkową infrastrukturą, buduje dla siebie, za własne pieniądze dla siebie i potem będzie problem z udostępnieniem tej sieci dla innych operatorów, ale ten temat jest trudny, zostawmy go na inną dyskusję. Ale, kochani Państwo, ale o tym też trzeba mówić, trzeba o tym poruszyć ten problem, dlatego że powiadam jednoznacznie. To nie jest, my mówimy tu teraz, ja pamiętam 92 rok, kiedy o to walczyłem i była szansa, kiedy się wszystko zmieniało, bo ci wtedy marszałkowie miasta tam, oni byli chętni, bo tu nas wykańczała ta zewnętrzna firma, która była. Do dzisiaj tak samo, proszę Państwa, oni we Francji dostali pieniądze, położyli wszędzie światłowody, Francuzi cały czas od nas korzystają. A my u siebie jesteśmy gnębieni. Pytam się, komu ma służyć nasza władza? Komu? Trzeba sobie jasno to powiedzieć. Pan bardzo mądre słowo, także to przyznaję do wiedzenia. Zaraz po nowym sejmie będziemy wracać do tego tematu i tu oczywiście dokładnie pańskie argumenty też będziemy wykorzystać, no bo to nie może tak być. Mamy przedstawiciela małych firm. On wspiera małe firmy, proszę pana. Po autostradach jeżdżą transportowcy, jeżdżą, przyjmują, wożą towar. Pana, płacą te opłaty tak jak wszyscy inni równo. Ten podatek drogowy coś takiego płacimy. Dlaczego my jeżdżąc sygnałami o tym mamy płacić, a tamci nie płacą? To niech obciążą ich i wtedy będzie równo. Oczywiście. To jest bardzo mądry kierunek. Teraz przechodząc do następnego zagadnienia. Przepraszam, że tak momentalnie to ponosi, że ja we własnym kraju jestem w ten sposób traktowany. Ale bardzo. W pełni wspieramy próbujemy właśnie przekonywać. No musimy, razem jest siła. Musimy w to uwierzyć. To czy prosimy o wsparcie, bo zaraz po nowym, dwa, trzy miesiące mamy wspaniałego rzecznika, który rozumie. Proszę Państwa, ja podam Państwu pewne słowa, proszę Pana rzecznika, powołuję się na to, co kiedyś powiedział. To jest dokładnie to samo, o czym Państwo mówią. Fryzjer Krzyżo gra radio i każą mu płacić prawo autorskie. Pytanie, kto dostaje te pieniądze? Tak,
tak. Że radio gra. Proszę, czy rozumiecie to? Kto dostaje te pieniądze? Bo tak, przecież nie wiadomo, tak, i utwór, komu wysłać. Proszę Państwa, i ta firma dostaje pieniądze niesłusznie. Tak samo, no bo dlaczego? No, radio on może wyłączyć, radia nie będzie, ale on ma płacić, tylko nie ma odbiorcy, nie ma tej organizacji, która może płacić, bo nie wiadomo, która była stacja prywatna, biurowa i tak dalej, tych pieniędzy nikt nie dostaje, a on płaci. I dlatego się Zajc, czy tam Zas, czy ten inny cieszy, że mu wszystko wpływa. Też niesłusznie. To też jest ten fakt, że po prostu to też jest niesprawiedliwość, że dlatego fryzjera mówię. No przepraszam, tak powiedziałem, a my jesteśmy tu jak fryzjer, bo on słucha radia, a my kopiemy dołek i każdy nam płaci za dołek. Teraz przechodząc do następnego zagadnienia, dziękujemy za wsparcie i interwencję w sprawie tego raportowania, zwiększenia raportowania, częstotliwości raportowania infrastruktury telekomunikacyjnej z jednego roku, rzeczywiście się nie udało. No trudno, ja myślę, że tutaj na jakby rzecznik, tak, na naszą wrażbę zrobili Państwo tyle ile się dało. Ja chcę powiedzieć, że no my cały czas jakby jesteśmy przeciwnikami tego, będziemy jeszcze interweniować, natomiast widzimy szansę, dlatego że ten przepis jest generalnie troszkę tam odłożony w czasie. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę całej grupie do spraw telekomunikacji, że my w przyszłym roku zaczynamy pracować nad Europejskim Kodeksem Łączności Elektronicznej, czyli będzie to napisane prawo telekomunikacyjne właściwie od nowa. I ten problem jeszcze raz będzie rozstrzygany, także będzie to okazja, żeby ponownie to omówić, lepiej się przygotować, lepiej zaargumentować, bo mamy troszkę nowych argumentów, których tutaj nie zdążyliśmy też przekazać. Także myślę, że przez ten rok musimy te argumenty lepiej sprecyzować na piśmie i przy EQE, przy pracy nad nowym prawem telekomunikacyjnym po prostu jeszcze raz rozstrzygnąć tę kwestię bardziej dojrzale. Także dlatego tu dziękujemy za wsparcie. Jeżeli mogę uzupełnić słowa pana prezesa, to chciałbym jeszcze, być może jest to dobry moment, zaapelować do rzecznika, żeby spojrzał na obowiązki informacyjne przedsiębiorców szerzej. Bo w chwili obecnej przedsiębiorcy mają około, jak ktoś policzył, 6800 obowiązków informacyjnych, one generują około 2,5% PKB. W związku z powyższym być może trzeba by spojrzeć na te obowiązki i zastanowić się, czy nie można na przykład część z tych obowiązków zcyfryzować, część z tych obowiązków zrezygnować. Z całą pewnością byłoby to korzystne dla przedsiębiorców, żeby odciążyć ich od tych obowiązków raportowania. Na gruncie prawa telekomunikacyjnego jest też sporo tych obowiązków. Ale też rozumiem głos pana prezesa, że już w chwili obecnej jest praca tak zaawansowana, że być może, tak, być może już, być już nie ma rady tutaj to zmienić. Ale postuluję, żeby szerzej pan spojrzeć. Tak, rzeczywiście ja tu popieram pańskie zdanie w całości. Tam jest wiele elementów, na przykład taki, że to, czy tam właśnie ta rura jest, na przykład telekomunikacyjna do budynku, czy nie, my raportujemy, ale przecież do geodezji też inwentaryzujemy. Tak? Jest informacja, którą wnosimy dwa razy, już troszkę wbrew konstytucji biznesu, tak? Dwa razy tą samą informację raportujemy tu i tu. Teraz należałoby się też zadać pytanie, czy na pewno administracja potrzebuje informacji dokładnie, jaki mamy kabel, ile włókien mamy w tym kablu, bo my teraz bardzo precyzyjnie jaka jest przepływność w tym kablu, to są informacje moim zdaniem nadmiarowe zupełnie, tak? W dzisiejszych czasach na jednym włóknie światłowodowym jesteśmy w stanie obsłużyć potężny wieżowiec ze świetnymi przepływnościami. Po co komuś wiedzieć, czy my to robimy za pomocą jednego włókna, czy pięciu, czy dziesięciu? Naszym zdaniem tak szczegółowe raportowanie jest niepotrzebne. Tak? Jeśli administracja ma informację o tym, że wchodzi rura i kabel światłowodowy, powinna być wystarczająca, tak? I to jest prawda, proszę pana. Idąc dalej, ma pan argumenty, proszę pana. Idzie teraz telewizja HD, która idzie w internecie na poziomie 5, 6 czy tam 4 giga. I ona idzie i nie potrzebuje żadnej niczego. Jest światłowód, proszę pana, i on odbiera telewizję. Nie potrzebuje nikogo, kto pyta, czy on jest abonentem, czy nie. I to mamy na horyzoncie coś takiego, co w ogóle przestanie istnieć jako przewodowy. Ja nie wierzę, że to będzie 5G, ale dzisiaj już wchodzi tak Discovery, te amerykańskie sesje, to tylko 24. Jest telewizor nowy, włączasz pan, masz pan programy HD puszcza. Nie potrzebujesz pan nikogo o nic się prosić. Więc dlatego po co te bzdury robić, które pan mówi, które są raz zbudowane? To trzeba podać przykłady, że świat idzie z postępem, a my nie możemy się cofać. Bo przecież na tym światłowodzie być może ktoś będzie siedział. Nie, bo będzie może z internetu odbierać, prawda?
Rzeczywiście, tak jak pan powiedział, te obowiązki są bardzo drogie, bardzo ciężkie naszym zdaniem. No, poza tym obowiązki są przedsiębiorcy bardzo rozbudowane. To nie jest tylko tak, że my raportujemy do prezesa UKE, my też na przykład raportujemy do użytkownika końcowego. Generujemy tony papieru w związku z takimi obowiązkami informacyjnymi, a na koniec dnia tak okazuje się, że użytkownik końcowy decyduje o usłudze ze względu na to, bo ktoś z rodziny mu polecił i te obowiązki informacyjne nie są tak kompletnie przydatne. Można to porównać też do takiej sytuacji, że my nabywając dom, to zabieramy umowę na 3 strony, a jak zabieramy tą usługę telekomunikacyjną, to się nie możemy na 25 stronach zmieścić, bo to jest tych rozwojowanych obowiązków informacyjnych. Warto by szczerze spojrzeć na problematykę obowiązków informacyjnych, no bo kwestia tego raportowania niewątpliwie jest nieuciążliwa i kosztowna. W związku z powyższym można by się zastanowić może, które z tych obowiązków są potrzebne z czasem. Można by je zmieścić. Na przykład jest taki obowiązek przekazywania sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowego przekazywanego do prezesa UKE, do sądu, do urzędu skarbowego. Jakby nie można było raz gdzieś tego sprawozdania finansowego przekazać i scyfryzować dostęp do tego sprawozdania finansowego. No tutaj, no, jako przewodniczący grupy proszę wszystkich o to, żebyśmy zastanowili się nad tymi uproszczeniami. I jesienią, czy na początku przyszłego roku z pewnością do tego tematu wrócimy i byłoby dobrze, żebyśmy byli lepiej przygotowani, no bo teraz te argumenty, które wyjęliśmy tak na szybko, no nie przekonały mnie na cyfryzację do tych uproszczeń, przeciwnie, zwiększono nam obowiązki, także po prostu na przyszły rok musimy się lepiej przygotować, mieć lepsze argumenty i poważnie do tych uproszczeń w nowych przepisach. To znaczy, Karol, ja bym powiedział, że może nie tyle nie przekonały ministra, bo przecież to były te dwa wystąpienia tych 6 izb gospodarczych były bardzo rozbudowane, uargumentowane także z odesłaniem do projektu Europejskiego Kodeksu Łączności i obowiązków, które będą wynikały z tych przepisów. Tylko po prostu minister cyfryzacji sobie przyjął takie założenie i nie dał się przekonać. Co byśmy tam nie użyli, to ten minister, ten skład uznał to jako coś świętego dla niego. Raportowanie w takiej formie, bo jeszcze jest problem tej formy raportowania, żeby to było tylko informowanie o zmianach. Przekazamy takie dane i my dosyłamy. Od tego czasu zmieniło się A, B, C, D. Nie, to jest w kółko to samo, na co trzeba tylko nakładać zaistniałe zmiany. To jest dodatkowy kłopot przy formule dalej. Proszę Państwa, to jedno słowo. Wydaje się, że ten opór odnośnie tego raportowania, czy też zmniejszenia tych obowiązków trochę może się łączyć z tym, że chyba nieoficjalnie wiadomo, że Urząd Regulacji Energetyki jakiś program przygotował, czy będzie przygotowywał do raportowania. Nie wiem, czy też to nie jest jakoś powiązane. Chodzi o to, że zdaje się, że też ten opór wynika, że urzędy między sobą jakieś ustalenia poczyniły co do tego oprogramowania i w tej chwili trudno im jakoś chyba się z tego wycofać. Tak, natomiast panowie akurat mamy te systemy raportujące. My zwracaliśmy też uwagę, że jak ilość danych, jakie UKE otrzymuje przy tych skomplikowanych, drogich dla nas inwentaryzacjach jest tak potężna, że UKE nie potrafi tych danych tak szybko i sprawnie wykorzystać. To nie jest takie proste. Zarzucenie bazy danych urzędu no, milionami, wieloma milionami ciężkich rekordów, no, to jest takie proste do wykorzystania. Tak? Trzeba się przekonać, że to jest nie. My zwracaliśmy uwagę, że w gruncie rzeczy urząd, jakby udostępniając te dane później do administracji, czy dla obywatela część danych tam, tych raportów jest udostępniana, robi to z ponadrocznym opóźnieniem. Tak? Czyli oni potrzebują prawie roku, żeby to dane robić. Więc raportowanie, żeby je przetworzyć skutecznie, tak? No bo to trzeba dobrze przetworzyć profesjonalnie, to jest sporo pracy. W związku z tym, jeśli to przetworzenie trwa rok, to raportowanie co pół roku wydaje się kompletnym absurdem. Tak? Także to moim zdaniem urząd tylko będzie miał ogromną ilość danych, z którymi znowu nie poradzi sobie w terminie, żeby obrobić. W związku z tym, no to jest, znowu wracamy do początku. My mamy ogromne obowiązki, wydajemy ciężkie pieniądze, administracja nie potrafi z tego skorzystać, bo to nie jest takie proste. To jest ogromna ilość skomplikowanych danych. Więc no, jeśli my mamy ponosić koszty czegoś, czego nikt nie jest w stanie użyć, no to wydaje się, że ten mechanizm jest po prostu nieadekwatny, tak jest przerośnięty. Ale to, co pan mówi, to jest przekonujące, że tego się powinno robić. A proszę pana, pan minister jest osobą myślącą.
nie sądzę, że gdy Panu tak wszystkie rzeczy powiedział, żeby chciał, bo on nie jest taki, Pan minister, żeby on chciał, żeby było skomplikowane. Raczej on chce, żeby rzeczy były oczywiste, proste, więc nie wiem, kto tam miesza. Dlatego dużo pracy przed nami w przyszły rok, żeby przekonać Pana Ministra, podjąć kolejną próbę przekonania, że to trzeba po prostu uprościć dla dobra wszystkich. No, trzeba się gotować, to jest potrzebne. Pracy, które, tak które jest. Są niepotrzebne. No. Tak jest. Trzeba. To też koszty administracji, które wydają się bezcelowe. W jakiejś części oczywiście. No, może to raportowanie jakby jest potrzebne, natomiast nie w takim zakresie szeroko. Jeśli kolejna jakby rzecz, którą tutaj Pan mecenas wspomniał, to jest 5G i problem, no chyba jednak pomijania znowu małych operatorów. Tak, dokładnie proszę Pana, pomijani są małe operatorzy, powstały firmy, ministerstwo tutaj wcina się, idą dalej i wybiją. Pan ma jasną sprawę. Tak. Były robione szkolenia z 5G w Polsce całej, jeżeli jeździła ekipa i szkoliła 5G, wypadło nam to z rąk. Nie jesteśmy poza tym, dlatego że za późnośmy się do tego wzięli, a już firmy zostały do tego przygotowane. Dokładnie tak, także to będzie generalnie problem dla małych operatorów telekomunikacyjnych, raczej znowu ludzie będą tutaj mieć nad nami przewagę. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo technologia to jest jedna. Problem polega na tym, że no po pierwsze jest to technologia skierowana wyłącznie do dużych, w takiej formule i ona będzie finansowana, tak, przez środki publiczne. Tu zaczyna być problem, tak, no bo my jakby nie chcemy blokować nowoczesnych technologii, jest nowa technologia, nie ona, lubimy nowoczesność, tak, bo nie, jeśli my za swoje światłowody kopiemy, płacimy ciężkie pieniądze za koparki, jeszcze później za pas drogowy państwu oddajemy, tak, a z tych pieniędzy, które my płacimy państwu, które państwo dofinansowuje naszą konkurencję w postaci 5G, no to zaczyna być problem, tak. Nie chciałbym... W tak dużym stopniu dofinansowania. No to jak się włączyć? Problem jest innego typu, jeżeli mogę teraz... No, niech Pan mówi, jak się włączyć? Ponieważ troszkę tym tematem 5G nie się interesuje i to jest po części moją częścią pracy, którą wykonuję też w Izbie. Temat jest trudny, ponieważ bez światłowodu 5G nie ruszy. Więc przekopanie Polski w prawo i w lewo i położenie światłowodów jest potrzebne bezwzględnie. Dlaczego nie można skorzystać z światłowodów małych i średnich operatorów? Pytanie zasadnicze i trudne, bo w tym momencie, skoro można by było tych istniejących już włóknach światłowodowych, znaczy szerszej i większej postaci miast, miasteczek i wsi ułożyć i zbudować sieć 5G. Proszę pamiętać o jednej rzeczy, że jeżeli nawet wzrośnie moc nadawania 5G o 100 razy, tak jest teraz w tej chwili przepychane poprzez odpowiednie struktury rządowe, czyli wzrośnie moc nadawania GSM-u, maksymalny zasięg skutecznego działania 5G jest 150 metrów. Czyli co 150 metrów musi być antena pomocnicza do 5G, która będzie obsługiwała dany obszar. Więc tych światłowodów, które trzeba będzie położyć, będzie trzeba bardzo dużo. I teraz problem jest innego typu. Jeżeli teraz nie skorzystamy z istniejących włókien i będą to budowali operatorzy zewnętrzni, to będą musieli tworzyć kolejne własne włókna, żeby w ogóle zbudować tę infrastrukturę. A jeżeli mamy chęć budować to w szerszym zakresie, jak Pan Minister Cywilizacji powiedział, niż tylko te dwie drogi, które są planowane przez Polskę w perspektywie 2021-2027, czyli droga z południa przez Warszawę na północ, do Gdańska, druga droga przez Lublin, Białystok na Bałkany i te dwie drogi mają być z dofinansowaniem 100% budowane w perspektywie 2021-2027, to w związku z tym dlaczego nie skorzystać z istniejących włókien, operatorów istniejących i na przykład zbudować tego szybciej, wcześniej. I na przykład w regionowy sposób nie wykorzystać tych pieniędzy również na rozbudowę infrastruktury, która jest już w Polsce zbudowana. Temat jest trudny, tu bym Państwa zagadał, bym chciał go rozwijać w tej chwili. Przepraszam, że nie będę go dalej ciągnął, ale naprawdę boli mnie to, że jeżeli przyjdzie, jest na przewidzianych 3 miliardy euro w perspektywie 2027 na wydanie z dofinansowaniem 100% patrz na dużych operatorów, to boli. I nie będę tego tematu dalej rozwijał. Nie, ten temat trzeba ciągnąć, bo to jest bardzo ważne. Proszę Państwa, generalnie rzecz biorąc, czy my znamy wyniki szkodliwości tak silnego pola elektromagnetycznego, też częstotliwości, jeżeli tak jak Pan mówił, postawiono tyle anten, usiany tego wszystkiego, to jest coś, co być może potem się okaże w skutkach nawet szkodliwe dla zdrowia, ale zrzucam takie hasło. Jak mogę wejść w słowo, jeżeli tak mogę się wyświetlać, po prostu spotkanie w Sejmie, na którym miałem przyjemność być w Sejmie, odnośnie szkodliwości 5G i raportu NIK-u
odnośnie braku kontroli nad pracą, natężeniem pola, czyli tak powiem PM. I jednogłośnie, bo jest, też była tam grupa osób przeciwnych, 5G, przeciwnych tak dużemu wzrostowi mocy w szczególności. I też no, narażają nas na taką utratę zdrowia po części, bo w tym momencie ta grupa osób była dość przeciwna temu wzrostowi mocy. Natomiast no niestety, moim zdaniem niestety, Ministerstwo Zdrowia, Cyfryzacji i inne ministerstwa przychyliły się do tego, żeby jednak zgodzić się na ten wzrost mocy o te 100 razy, czyli wyrównać moce ładowania w Europie Zachodniej, patrz w Polsce. Moim zdaniem jest to temat trudny, dlatego że oczywiście to obniży koszty budowy sieci bezprzewodowych piątej generacji dużym operatorom, dużym graczom na rynku telekomunikacyjnym, ale ci, którzy będą mieszkali najbliżej tych BTS-ów, najbliżej tych nadajników GSM-owych, będą mieli trudną sytuację, bo jeżeli nawet tylko i wyłącznie mamy do czynienia z rozgrzewaniem się komórek ciała ludzkiego, to rozgrzewanie się komórek będzie powodowało postarzanie się w dość szybkim tempie komórek ciała ludzkiego, tych osób, które mieszkają najbliżej BTS-a. Jeżeli w tej chwili sieć GSM-owa obecnie w 2018 roku, czyli nawet 2019, zużywa 2 GW mocy w tej chwili, to jest na tym poziomie. A jeżeli dowalimy tych antenek pomocniczych w tej ilości, która będzie potrzebna, żeby to 5G ruszyło, to będziemy mieli jedną wielką kuchenkę mikrofalową. Przepraszam, jak mówię, ale nie będę w tematu chciał, bo temat mi irytuje. Znowu pan ma rację, bo trzeba myśleć o dzieciach. One są mniej odporne niż osoby dorosłe. I jakie będziemy mieli pokolenie ludzi, o tym trzeba zacząć w medycynie. Że na takie nałożenie tak silnego pola elektromagnetycznego na ludzi, niech najpierw zbadają na zwierzęta, zobaczą, co się dzieje, a nie od razu... To jeżeli mogę jeszcze wejść słowo. Najciekawsze było wypowiedź jednego z profesorów, powiedziano, że na razie nie wiadomo, że szkodzi. I zobaczymy, jak zaszkodzi, to będziemy zmieniali prawo. Przecież ktoś się nie zmieni budowy. Przepraszam, ale takie ale podejście... Dlatego no, musimy we własnym kraju krzyczeć, bo jak nie będziemy my krzyczeć, no to niestety... Przepraszam, gdzieś tak wtrącam się, ale... Temat jest o tyle bolesny, że też zabierałem głos wielokrotnie na ten temat 5G i szkodliwości 5G, moim zdaniem, jeżeli nawet tej mocy nie mamy archaiczną, tak by tą niski PM, czyli tak by tą niską moc PM-u, ona z czegoś wynika, z badań z lat 90. czy 80. Na tamtym poziomie zostało to ustalone. Jeżeli nawet byśmy utrzymali ten PM i znowu byli zieloną wyspą na skali europejskiej, czyli znowu byśmy byli tym krajem, gdzie mamy najniższy PM, czyli najniższą tą moc nadawania tych BTS-ów, to dlaczego tego nie zrobić? Przepraszam, dlaczego tego nie zrobić? Tylko dlatego, że duzi operatorzy naciskają na nas, że mamy tą moc wzrost. Ale powody są tańsze, bo można po prostu prowadzić. Oczywiście, nie przeszkadzają. Ponieważ czasu jest mało, to ja chciałbym jakoś konstruktywnie wyjść z tego problemu 5G. I tutaj muszę powiedzieć, że jako grupa no, nie zgłosiliśmy tu specjalnie też naszych pomysłów na to, jak obronić małych operatorów przed niepoprawnym wdrażaniem, naszym zdaniem, nowych technologii. Tak, bo ta technologia będzie, ona jest nowa, nie chcemy blokować. Natomiast trzeba ją tak wdrożyć, tylko kraj, żeby walczyć o naszą Polskę, a nie o małych operatorów. O dzieci nasze, o potomstwo. Tu akurat w tej branży widać wprost, to prawda, ale też akurat jeśli chodzi o małych operatorów, to my też jesteśmy operatorami z polskim kapitałem, tak? Ci budzi. Przepraszam, ale chcemy budować światłowody, prawda? Więc tutaj trzy zagadnienia, moim zdaniem są istotne i prośba do grupy, żebyśmy tam powiedzmy do września zastanowili się i napisali jakieś materiały, które moglibyśmy skierować się z prośbą do rzecznika o wsparcie tych zagadnień. Pierwsze zagadnienie jest właśnie takie, jak mówi pan Stanisław, czyli generalnie naszym zdaniem sieć 5G jest typową siecią mobilną, tak? I nie może być substytutem sieci stacjonarnych. Jeśli mamy rzeczy stacjonarne podpinane w blokach, powinno to być połączane po światłowodzie, a 5G powinna to być technologia mobilna. Jeśli wychodzimy z domu, to miejmy, no nie możemy biegać ze światłowodem po mieście. Nie potrzebna taka moc, tak jest. Jeśli wchodzimy do budynku, nie ma sensu promieniowań, bo tutaj przy IoT jest taka sytuacja, czyli przy tych nowoczesnych rozwiązaniach, gdzie chcemy coraz więcej urządzeń podpinać do sieci, jest taka sytuacja, że no, operatorzy ci mobilni cały czas mówią, a my już mamy komórkę, teraz 5G i tak dalej. Teraz wyobraźmy sobie blok, gdzie jest 100 mieszkań,
I mamy podłączoną do sieci, nie wiem, lodówkę, licznik do sczytywania energii, ileś tam komputerów, wody i tak dalej. No i w sumie, jeśli wszystko zrobilibyśmy na rozwiązaniu komórkowym, to z jednego mieszkania wychodziłoby, nie wiem, pewnie ze 20 albo ze 40 promieniowań urządzeń radiowych. I teraz razy 100 mieszkań, tak, no to nam się robi 4000 kart SIM w jednym bloku. To nie ma sensu, tak? Ale to jest jasne. My chcemy pokazać, że te rzeczy, wszystkie stacjonarne, powinny być podpięte do jednego światłowodu i ziemią przez światłowód wyjść z budynku, tak? A jeśli urządzenie jest mobilne, faktycznie musimy się z nimi poruszać, wyjść poza ten blok, dopiero powinno działać w 5G. Także tutaj naszym zdaniem musimy jakby bronić tej takiej normalności, że sieci stacjonarne są dla urządzeń stacjonarnych, sieci mobilne dla mobilnych. I nie powinniśmy tutaj pozwalać na to, żeby finansować zamianę światłowodów na sieci 5G. Absolutnie. To jest absurd, to wydaje się absurdalne. Znaczy ja tutaj w imieniu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej troszeczkę od innej strony ten problem postrzegamy i naszym zdaniem właśnie jest błędne myślenie, że sieć 5G to jest sieć komórkowa wyłącznie. Właśnie tak naprawdę właśnie tak nie jest, że sieć 5G można zbudować i tego to się nie kłóci całkiem z tym, co zostało tutaj powiedziane, ale jakby wnioski, jakby trochę inaczej te akcenty rozkładamy, że sieć 5G można zbudować w oparciu o sieć przewodową i w taki sposób i właśnie to jest jakby, że nie można o tym zapominać, rozwijając sieć 5G, więc absolutnie nie poddajemy wątpliwość jakby idei rozbudowy sieci 5G, która jest strategią unijną i krajową i jakby z tym nie chcemy walczyć absolutnie i nie chcemy walczyć z rozwojem internetu rzeczy do IoT, które oczywiście pojawiło. Natomiast chodzi o to, że sieć 5G można budować bardzo efektywnie, nie zwiększając maksymalnie moc istniejących stacji BTS, które operują na pewnych zakresach częstotliwości, tutaj można się spierać, na ile są szkodliwe, na ile nie, ale architektura sieci 5G może swobodnie zostać skonstruowana w oparciu o sieć przewodową i właśnie sieć punktów bezprzewodowych o bliskim zasięgu, które operują na innych zakresach częstotliwości, właśnie na znacznie krótszych i mających mniejsze oddziaływanie dookoła. I stąd pojawiła się ta informacja o tym, że do 150 metrów taka już bardzo nieduża komórka może być umieszczona. Natomiast sygnał do tej małej komórki może być doprowadzony właśnie światłowodem. Więc to jest jakby oczywiście, że tutaj mówimy o małych i średnich przedsiębiorcach, bo to często mali i średni przedsiębiorcy są świadczą usługi i są operatorami przewodowymi. Natomiast jakby idea i w ogóle rozmowa o 5G to jest jakby również też jakby troszeczkę oddalając się od tematu małych i średnich przedsiębiorców, ale wiem, że to jest jakby nasz nacisk na to, tak? Natomiast można zbudować sieć 5G i to nie jest żadne rewolucyjne spojrzenie. Zresztą inaczej tej sieci właśnie i tak skutecznie się zbudować nie da. W taki sposób jakbyśmy mieli myśleć o sieci przewodowej zakończonej punktami Wi-Fi. Jakby to jest architektura sieci 5G, która i tak w mniejszym lub większym stopniu będzie musiała być wykorzystana. I my tak naprawdę apelujemy o to, żeby pamiętać w związku z tym o tym, że ułatwienia inwestycyjne, bo to do tego się sprowadza potem działalność rządu, działalność legislacyjna, żeby w tych ułatwieniach inwestycyjnych nie zapominać o sieci przewodowych. I jeżeli będziemy po prostu pamiętać o sieciach przewodowych, wówczas jakby siłą rzeczy, tak samo interesy małych i średnich przedsiębiorców są uwzględniane i oni się powinni, tak? Bo to właśnie to jest. Bardzo pani stwierdzenie było takie podsumowanie tego, co pani powiedziała. Żeby nie mówić, że sieć 5G to jest sieć mobilna i żeby w budynkach wielorodzinnych nie umieszczać tych małych nadajników, jakby, że, bo to już troszeczkę może być, tak pobrzmiewa trochę kwestionowaniem w ogóle rozbudowy tej sieci, tak jakby na pewno tego byśmy nie chcieli robić. Tylko właśnie. To i tak powstanie. Tak, ale jakby, żeby ta architektura była oparta o sieć przewodową. Istniejące sieci przewodowe, a nie wywołane. Najmniejsza access point 5G, wielkość filiżanki, musi być podłączony światłowodem i zasilanie i ma zasięg do 20 metrów.
To jest taka przykład. I ktoś fajnie ktoś powiedział na jednej z konferencji, sieć piątej generacji, to jest takie trochę mocniejsze Wi-Fi. I to jest bardzo fajne spuentowanie tego swojego udziału. Tak, tak. Prośba, powstałem prośbę do zespołu, żebyśmy powiedzmy do września przygotowali takie materiały na formie pisemnej o technologii 5G z takimi uwagami, o czym należy pamiętać, o małych operatorach, o istniejących sieciach, o sieciach lokalnych, stacjonarnych, żeby to 5G nie było w oderwaniu od istniejących lokalnych firm budowane, tylko że jakby należy o tym pamiętać. Tak, bo to jest temat po prostu, który my jako Peter nieustannie podczas prac nad mega ustawą o tym przypominaliśmy i tam troszeczkę udało się zmodyfikować tą definicję tych punktów bezprzewodowych bliskiego zasięgu dzięki temu. Natomiast to jest temat, który po prostu będzie wracał, bo jak teraz mówimy o tym też, żeby już zacząć wymieniać informacje właśnie też z Państwem, z wielu rzecznikami, ta specyfika tej branży, prawda, coraz bardziej była Państwu znana, bo o ile teraz powiedzmy, że ta dyskusja nie ma przełożenia na bardzo konkretne rozwiązania, o tyle temat na pewno wróci, prawda? Będzie wracał, dlatego prośba, żebyśmy zaczęli pisać, tak, na takie stanowiska opracowywali, również może ze schematami, taki, żeby Pan Rzecznik też wiedział, wiadomo, że Pan Rzecznik nie jest tutaj inżynierem sieci, i to trzeba napisać w takiej formie zrozumiałej, żeby było wiadomo, o co chodzi. Ja w tym temacie chciałbym poruszyć jeszcze jedno zagadnienie, które moim zdaniem jest pomijane. Otóż sieci 5G to są sieci radiowe wykorzystujące częstotliwości. Tak? Zasób częstotliwości jest tutaj gospodarka, Państwo prowadzi gospodarkę częstotliwościami. Te częstotliwości tutaj właśnie UKE przyznaje na odpowiednie cele, na odpowiednich przedsiębiorców, którzy potem kupując licencje mają dostęp do jakichś częstotliwości, jakich nie. Tutaj ze zrozumiałych powodów, ponieważ 5G jest rzeczywiście nowoczesną technologią, która zdaje się być medium takim uniwersalnym, że bardzo wiele różnych jakby transmisji może wykonać jednocześnie, dźwięku, głosu, wideo, ale również IoT i tak dalej. Wydaje się, że rzeczywiście tutaj dość poprawnym kierunkiem, że administracja dąży do tego, aby agregować jak najwięcej częstotliwości dla technologii 5G. To ja tutaj jako reprezentant małych operatorów polskich zwracam uwagę, że te częstotliwości jakby dla 5G będą co do zasady w tych przetargach ogólnokrajowych, czyli generalnie skierowane w całości do dużych operatorów. Mali operatorzy przy tej gospodarce generalnie są chyba pomijani po raz kolejny. Tak? Teraz ja chciałbym się upomnieć że jeśli mały operator chce na przykład poza 5G świadczyć jakieś inne usługi albo własną technologią, to nie możemy wyeliminować jakby na zasadach prawnych możliwości używania innej technologii niż 5G. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, musimy pamiętać o tym, że mali operatorzy zajmują gminę, miasto czy powiat. Tak? I my musimy też, w mojej ocenie, zadbać o to, żeby zostawić jakąś część częstotliwości, która będzie dostępna dla małych operatorów do kupienia na wielkość gminy czy powiatu. Tak? Żebyśmy nie zintegrowali wszystkich częstotliwości i przekazali 5G, bo jak nic nie zostanie, to sieci bezprzewodowe będą tylko 5G, a dla nas nic nie zostanie. To zostaniemy bez częstotliwości, zostaniemy wyeliminowani prawnie z możliwości świadczenia usług bezprzewodowych. Moim zdaniem musimy o to zadbać. Ale dlaczego musimy wszystko sprzedawać? Dlaczego musimy właśnie za granicę wprowadzać? Pytanie jest dlaczego? No nie, pytamy się, we własnym kraju szukamy zawsze tamtego. Dlaczego nie możemy w Polsce tego zrobić? To nie jesteśmy nieudacznicy, to jest nasz kraj. Ja pamiętam taką, zablokowałem kiedyś idiotyczną ustawę UKE, przepraszam, były, kiedy miała być internet na wieś. I ten Wi-Fi budować słup i tam, prawda, przesyłać internet przewodami i ludzie ze wsi będą oglądać. I co się okazało? Padło wszystko. Dlaczego? Dlatego, że to nie miało prawo działać. Pytali się mnie, a jak będzie zima, kto wejdzie na słup, kto naprawi, kto zrobi coś i tak dalej. To są rzeczy te, to jest przykład. Nie wyszło, a miało być piękne, miało pokryć cały kraj, prawda, prawda, i wycofali się, i UKE się wycofało, ministerstwo też i nie zrobili tego wszystkiego, bo tylko tam było parę propozycji w Polsce. To jest tylko powiększenie częstotliwości, czyli idziemy znowu w tym kierunku. To, co jest przesyłane przez światłowód, to jest pewne. Kabel, światłowód jest pewny. Wszelkie te inne takie transmisje gdzieś wysiądzie na dajnik daleko, coś takiego i jest zaburzenie. Mamy na to wpływ? Czy mamy jakiś na to wpływ?
No, a więc próbujmy budować. UG jest w końcu naszym polskim urzędem. I on powinien najpierw widzieć Polaków. Jak są mali, dać im szansę być większymi, jak pan mówi. Dać im pieniądze, jak pan będzie większy. Tak jest. I będzie człowiek, jak chce pracować, nie, bo to jest krajowy, to on przynosi zysk, on nie ucieknie stąd, ani i będzie pilnował tych rzeczy. Odwróćmy sytuację. W końcu rząd teraz jest taki, że chce. Chce to robić, że Polacy robią. To nie jest, że tam za granicą jest dlaczego. Tu jest nasz kraj i ja myślę, że minister na pewno cyfryzacji jest zgodny co do tego, bo z jego wypowiedzi według mnie to wynika wszystko, że on chce, żeby to jednak było dobre, dlatego do szkół prowadzą wszędzie światłowody, zbudują tylko prasy, natomiast jak będzie dalej połączenie, nie wiem. Ale spróbujmy ruszyć sprawę od podstaw. No. Przecież dobrze, przepraszam, że wejdę w słowo, ponieważ czas nam nieubłaganie ucieka i powolutku musimy zmierzać do końca naszego dzisiejszego spotkania. W związku z tym chciałbym poprosić o jakieś konkluzje. Czy pan prezes będzie chciał jakoś tutaj skonkludować swoją wypowiedź? Tak, to jeszcze przejdziemy do tematu tutaj zaraz. Natomiast no jeśli chodzi o konkluzję, no to takie, prawo budowlane, tą tabelkę roześlemy, prośba też o Państwa uwagi, przez klikach Państwa i odezwił bardzo kartografii, jakby wyraziłem, starałem się opisać, jaki jest nasz punkt widzenia, więc czy tutaj członków się zgodziło, ale jeśli są jakieś uwagi, to po tym jak my roześlemy, proszę Państwa o uwagi. Raportowanie, mówiliśmy 5G, prośba o przygotowanie materiału, bo my nie dostarczyliśmy w gruncie rzeczy panu rzecznikowi tych materiałów, więc prośba o ich przygotowanie tam do września z ukierunkowaniem na to, jak zadbać o taką małe o sieci lokalne istniejące światłowodowe i o te częstotliwości, żeby jednak dla małych jakieś zostały. Pas drogowy, wrócimy do tematu w nowym Sejmie jesienią. I ostatni temat, który tu pan mecenas jeszcze wcześniej poruszył, to dwa słowa, tylko kable, część składowa budynku, tam zapisane, czyli tutaj jest, myśmy postulowali też o to, żeby to zmienić na pierwszej grupie, udało się jakby przekonać o tym ministra cyfryzacji, jest to w tej chwili w tym projekcie procedowanym mega ustawy, także generalnie no znowu czekamy naszym zdaniem, aż no, przejdzie to, wejdzie w życie albo nie. I jesienią znowu wrócimy do tego tematu. Albo będzie on załatwiony już mega ustawą, no albo będziemy musieli do niego wracać, jeśli nie zostanie. Jak mogę jeszcze te dwa słowa na temat tych kabli, co właśnie pan Karol teraz omówił. Jest prawo, które obowiązuje nas, prawo budowlane, które obowiązuje nas od 2013 roku. Czyli wszystkie budynki mieszkalne, wielorodzinne i użyteczności publicznej, w tym szkoły, hotele, lotniska, galerie handlowe, wszystkie budynki mają, są to wymienione, są to cztery strony i jest to prawo budowlane i jest dokładnie opisane, co w każdym budynku powinno się znaleźć. I infrastruktura budynkowa, która ma być wykonana w trakcie budowy budynku na drodze, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy również, powinna być integralną częścią budynku. To co znaczy? Okablowanie między każdym lokalem a punktem styku do aparatu powinno być integralną częścią budynku. Ja może wyprzedzę troszkę parę wypowiedzi i to, co Państwo napisali, ewentualnie w tym dokumencie, by udało mi się z tym zapoznać. Jeżeli będzie to okablowanie, jakikolwiek by nie było, to jest zapisane w prawie. Tam jest dokładnie napisane, co ma być, jaki kabel będzie położony między danym lokalem, patrzcie Państwo na przykład usługowym lokalem, a punktem styku dla operatorów, ma być integralną częścią sklepu, budynku, czyli tego galerii handlowej, która ewentualnie będzie budowana, czy jest budowana w jakiś sposób. Dlaczego? Dlatego, że dowolny operator, który podszedł do punktu styku, czyli do miejsca, które jest na poziomie 0-1 danego obiektu, ma na równych warunkach możliwość świadczenia usług dla klienta końcowego. W tej chwili mamy niestety troszkę inaczej. Jeżeli jeszcze mogę zająć minutę. Minutę, tylko jeszcze dosłownie. Jeżeli w tej chwili mamy taką sytuację, że jest wybierany operator budynkowy, telekomunikacyjny, który zajmuje się pełną infrastrukturą budynkową i nie dopuszcza żadnego innego operatora do świadczenia usług dla klienta końcowego. Miałem przyjemność ten temat trochę analizować i z tego co widzę, te opłaty dla klienta końcowego, nawet wyspy, która jest na terenie galerii handlowej, są bardzo zaporowe
i wymusiała, że albo korzystasz, albo nie masz w ogóle nic. Przepraszam, mam to na prezentacji, to może... A to przepraszam, to już nic nie... Zamykam to, przepraszam. Chcemy przejść do tematu teraz, tego państwa pisma? Znaczy właśnie, ja byłbym za tym, żebyśmy pomalutku kończyli dzisiejsze spotkanie, a tu jakby to jest kolejny temat i zastanawiam się, bo to nam chwilkę zajmie, tak? Rozumiem, że pan coś przygotował jeszcze... Tak, prezentację odnoszącą się tutaj jakby do tego pisma. Więc teraz pytanie jest moje takie, czy może byśmy się umówili na jakąś drugą część naszego spotkania dzisiejszego? W tym temacie, tak? No w tych, tak, poświęconą właśnie tej prezentacji, tej tematyce, która tutaj jest, byśmy sobie skończyli. To jest szeroki temat, to jest bardzo mówi na to. To są ważne rzeczy. Ja znalazłem i nazwę tytułu prezentacji, musimy go odnieść, ale to pewnie jakby rozpocznie całą dyskusję na temat i na... No właśnie, a dlatego warto myślę, że nie ma sensu, żebyśmy tutaj jakby zaczynali, wchodzili i robili to pod jakąś presją czasową. Więc może co Państwo na to, żeby spotkanie temu poświęcić, tak? Pozwólmy Pani powiedzieć. Jedno słowo tylko takie, że zanim być może Państwo zaczną rozważać przygotowywanie zrobienia rzecznika, tak jakby ja chciałabym tutaj przejść, bo przyszło rzeczywiście pismo Państwa z centrów handlowych, a my na przykład nie przygotowaliśmy na piśmie jakiegoś stanowiska, która byłoby odpowiedzią, więc Państwo nie znają jeszcze naszego stanowiska, tak? Tutaj dopiero prezentacja była z innymi izby pokazana. Dlatego chciałam zaznaczyć, że jako PIKE nie zgadzamy się w całości z tym pismem przedstawionym przez centra handlowe, a temat na pewno nam będzie powracał, nie tylko przy tej nowelizacji, bo ten spór o budynki komercyjne i dostęp do nich wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych jest sporem długim, szerokim, to jak zaczniemy dyskutować, to też Państwo zobaczą. Natomiast ja jakby w tym miejscu chciałam zaznaczyć, że to nie jest tak, że tutaj mówimy sobie o różnych stronach tego samego problemu i mamy zbliżone stanowiska, bo te stanowiska są skrajnie różne. Ja myślę, że to nasze stanowisko, które było przedstawione rzecznikowi, dotyczyło stricte nowelizacji mega ustawy, więc my się odnosiliśmy w tym takim konkretnym zakresie do tych propozycji, które są jakby proponowane w tym procedowanym aktualnie w Senacie projekcie. Oczywiście, jeżeli będzie dedykowane spotkanie tylko tej tematyce dostępu do nieruchomości komercyjnych, czy ogólnie też do nieruchomości mieszkalnych, bo być może to tam też występują jakieś problemy, to my odpowiednio też się przygotujemy jako branża nieruchomości komercyjnych, bo największe stowarzyszenie reprezentujące tą branżę, też się odpowiednio przygotujemy do tego, żeby Państwu zaprezentować, jaki jest nasz punkt widzenia już w oderwaniu od procedowanej aktualnie. To tak, proszę, bo ja odpowiadając Pani, no, domyślam się, że właśnie tak ta rzeczywistość wygląda. Znaczy my też nie byliśmy przygotowani na żadną prezentację jakby z Państwa. No bo to jakby to akurat jest inicjatywa Pana Przewodniczącego własna, nie ma obowiązku, żeby to w takiej formie przyjąć, ale myślę, że też umówienie odrębnego spotkania poświęconego tej tematyce, po pierwsze pozwoli nam spokojnie podyskutować i każdej ze stron przedstawić swoje argumenty, swój punkt widzenia i podyskutować spokojnie na ten temat, ale też pozwoli każdemu z Państwa, również jeżeli Pan będzie chciał, nie wiem, jakoś przygotować się czy technicznie, czy merytorycznie bardziej do tego spotkania, to będzie właśnie na to szansa i nie będziemy musieli tego robić pod presją czasu, a wydaje mi się, że temat jest zbyt ważny i zbyt obszerny, żeby... Tak, jest ważny. Ja się bardzo cieszę z każdej dyskusji właśnie z drugą stroną, bo często problemy wynikają z niezrozumienia. Nie rozmawiasz, strony nie rozumieją, trzeba siąść, rozmawiać, wymienić argumentami i wiele spraw. Wszelkiego rodzaju obiekty, biura, to jest mafia. Są grupa ludzi Chwileczkę, nie mówmy wszyscy naraz. Bardzo przepraszam. W takim razie spróbujmy umówić się na takie spotkanie, gdybyśmy mogli zaproponować. Czy przyszły tydzień by Państwo odpowiadał, czy nie? Ja bym postulował kolejny. W sensie nie w przyszłym, tylko jeszcze w następnym. Jeszcze w następnym. Bardzo proszę. Też taka samoorganizacyjna prośba może o przygotowanie agendy, prawda, czy
bo to jest dla wszystkich. Znaczy, my też nie byliśmy dzisiaj przygotowani na. Tak, ja się przygotowałam, szczerze mówiąc, na dyskusję z panem, a tymczasem to spotkanie dotyczyło zupełnie innych kwestii. Dokładnie. Więc no, to tak. I rozsyłanie materiałów, to oczywiście, ale czemu jakieś zagadki. Ale byliśmy przygotowani na tą dyskusję. Tak. Czy my też zależy w dużej mierze też od państwa, od tego, co państwo poruszacie, z czym przychodzicie. Pan przewodniczący tutaj no ważne, myślę, tematy poruszył, więc dlatego ja też nie chciałem tego w jakiś sposób kwestionować. Myślę, że to było też istotne dla wszystkich. Bo 24-25 mamy spotkania, takie 25 jest ta grupa do spraw praw autorskich. Może wtedy by się udało, tylko czy państwo będzie odpowiadać, żeby dwie grupy, jedna do drugiej. Tylko żeby nie doszło znowu do sytuacji, w której jakby nie znaleźliśmy czasu na ten temat. Dokładnie. Mamy czasowe i tak dalej. Zakładamy, że tylko na ten temat, bo on jest istotny. Bardzo ważne jest to. Bardzo ważne tylko na ten temat. Pan Brzeski do spraw konkurencji nie jest 24? To może 24, może jest 25, by się udało to po których mamy. Nie jest przesiadane. To jest sprawa, że to jest zbudowane. I jak pan to ja myślę, że to jest kwestia nadzoru budowlanego, który trzeba uświadomić w tej kwestii. No tak naprawdę, bo to macie że od 7 lat obowiązuje i nawet moi pracownicy to i tak się mówią, panie z kolei nikt tego nie robi. Nikt tego nie respektuje. No przecież trzeba by może wystąpić do głównego inspektora. Znaczy, ja podejrzewam, że nie chcę mówić szczegółów w urzędzie komunikacji elektronicznej, bo miałem takie przyjemność brać udział w tym spotkaniu. Gdzie właśnie, jeżeli nie zdradzę szczegółów, spotkania, to urząd zauważył, że nadzór budowlany nie respektuje prawa, które obowiązuje od 7 lat. Przepraszam państwa, czy w poniedziałek 22 lipca, o jaka ładna data 22 lipca, o godzinie 11.30, gdzie państwu pasowało na spotkanie? Która godzina? 11.30. Może jakieś wcześniejsze godziny? Nie, wcześniej nie, niestety sali nie ma. Dobrze. 11.30 to jest najwcześniejsza godzina, w której możemy się spotkać. 11.30. Czyli w takim razie zróbmy 22.00 11.30. Rozumiem, że to będzie spotkanie dodatkowe tylko z możliwością dostępu telekomunikacyjnego do nieruchomości. Dobrze? Jesteśmy umówieni. W pozostałych sprawach też wiemy, co robić. Prosimy o materiały. Bardzo proszę na naszą skrzynkę wysyłać. Nie będziemy to dyskutować do państwa. I w takim razie to będziemy się do drugiego, a do dzisiejszego spotkania. Bardzo proszę państwa. Dziękuję za udział. Dziękuję za obecność. Do zobaczenia. Biuro, to wszystko takie nowoczesne. Słucham? Biuro, to wszystko nowoczesne.